W jednej z restauracji w Stanach, włoskiej sieciówce, bardzo popularna i uwielbiana jest ich zupa toskańska. Nie jest to zupa wegetariańska, jej podstawowy skład to kiełbasa włoska i ziemniaki. Dzisiaj pokażę Ci ją w wersji ketogenicznej. Moi znajomi zajadali się nią i prosili, żebym ją robiła na wszystkich imprezach. Najważniejszym składnikiem jest tu włoska kiełbasa, którą w Stanach można kupić bez problemu, trzeba tylko znaleźć taką, która ma czysty skład, a to już jest trochę trudniejsze. Możemy ją zastąpić każdym mięsem mielonym, które lubimy i po prostu porządnie doprawić ziołami, przede wszystkim włoskimi, papryką i ulubionymi przyprawami, tak żeby miała taki wyrazisty smak. Zupa nie będzie miała wtedy tego swojego wyjątkowego smaku, ale nadal będzie smaczna. Potrzebujemy włoską kiełbasę lub mielone mięso, kawałek boczku surowego, mały kalafior, małą cebulę, seler naciowy, czosnek, rosół lub wywar warzywny, śmietankę, kremówkę i jarmuż. W garnku na maśle klarowanym lub oleju podsmaż cebulę, następnie dodaj czosnek, a następnie boczek i mięso. Jeśli masz kiełbasę włoską, rozetnij ją i wyjmij środek. Podsmażaj przez kilka minut. Dodaj seler i po chwili kalafior. Zalej zupę wywarem i gotuj na małym ogniu około 20-25 minut, aż kalafior zmięknie. Gdy zupa jest już gotowa, dodaj pokrojony drobno jarmuż i gotuj jeszcze minutę do dwóch. Wyłącz ogień i dopraw śmietanką, kremówką. Zupa ta jest bardzo sycąca i pożywna, można się nią naprawdę najeść. Jest idealna dla osób na keto i świetna na imprezy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli przyda Ci się ten przepis, zostaw palucha w górę, a ja życzę Ci pięknego i miłego dnia.